Cześć, z Romanem Rusłupem, w kolejnym filmie. A dziś witam was w kolejnym filmie. Jak widzicie, troszeczkę już tu się pozmieniało. Dziś zajmiemy się zagruntowaniem tej gładzi oraz zrobieniem na niej zaprawek, bo jednak ta druga warstwa nie wyszła mi idealnie. No i zanim zagruntujemy i damy farbę podkładową, to najpierw zagruntuję, ponaprawiam sobie wszystkie zaprawki, bo no są widoczne, tak? Ja już je no tutaj widzę właśnie. Nie ma co po prostu tego malować farbą pokładową, później zaprawki, bo to tylko dodatkową robotę sobie zrobię. Także co, lecimy dzisiaj dalej. Będę pracował na produktach Commensal, polska firma. Także tą pracę już znacie, szpakalkę znacie, a tą taki zestaw malarski Gear Pine, wałek 25 cm pędzel. Tym sobie dzisiaj będziemy gruntowali. Proszę bardzo, wałeczek, pędzelek. Co mi tutaj? O! To są nowe wałki. Wygodna rączka, fajna. Tu mamy pędzelek jeszcze w zestawie. Pędzel angielski 76. Sobie zdejmiemy etykietkę 030, śmieśnik 17, jakby ktoś chciał kupić w Castoramie albo Blair Merlemu, albo Patio Color, albo w Brico, bo to są narzędzia ogólnodostępne. Dobra, jak widzieliście, albo nie, teraz wam pokażę to, co przed chwilą nagrałem, czyli sobie odpylałem. Czyli po prostu wszystko sobie przeleciałem tym wałkiem, ławkowcem, odkurzaczem, wszystko poomiatałem. I co? I teraz będziemy sobie gruntowali i sobie rozcieńczymy już unigrunt z wodą 1:4 i rozpoczniemy sobie gruntowanie. Oczywiście gładź gruntujemy wałkiem, jedynie pędzel może nam pomóc w rogach. Tutaj w rogach właśnie, gdzie nie dojdziemy, bo jakbyśmy mazali całość tak ławkowcem czy czymś, czy właśnie, no właśnie ławkowcem, to po prostu grunt powoli zacząłby rozpuszczać gładź, byśmy mazali, no i to po prostu nam by nie wyszło takie ładne, tak? Także co, mieszamy sobie, to wiecie, może być trochę na oko, byle żeby nie było zbyt różnych proporcji. Zaraz powiecie też, że podłoga nie jest zabezpieczona. Była zabezpieczona wcześniej, zdjąłem, bo już tutaj się wszystko zanosiło. Ale w tym momencie, gdy będę sobie gruntował to wszystko, tutaj trochę tego gruntu mi na pewno nakapie z tą wodą, ja sobie wszystko to na mokro zmyję, przy okazji sobie umyję po tej gładzi, a później przed samym malowaniem sobie to od nowa zabezpieczymy. Także tak to wygląda. Dobra, jeszcze trochę. Pamiętajcie właśnie, że nie gruntujemy samym gruntem, bo to jest za mocne. Znaczy unigruntem, tak? Bo są jakieś tam słabsze grunty wodne lub są też czasem typowe grunty pod farby od razu. Nawet z Atlasa jest chyba Atlas Gruntownik, czy coś takiego. No, także co? Mamy rozcieńczone. Tylko jeszcze przejrzę tutaj, czy gdzieś czegoś nie doszlifowałem. No tu już go widzę. Nie, róg jest chyba dobrze zrobiony. Ale wiecie, to lepiej jeszcze wcześniej wszystko przejrzeć, żeby potem się nie okazało, że po zagruntowaniu i przy robieniu zaprawek coś tu na mnie doszło. Tutaj te rogi, to nawet na nie nie patrzcie, bo te co koły to mi nie wyszły, jak to robiłem rok temu. Teraz już jest o wiele lepiej. Dobra, tu jest dobrze, także co? Albo w sumie wiecie co? Żebyście już nie gadali, o, weźmiemy sobie kartonik, który tu już był, rozłożymy sobie go tutaj. No, proszę bardzo. I co, lecimy sobie. Teraz sobie jeszcze dam może przedłużkę do wałeczka, dobra. Ale dobra, lecimy najpierw od rogu. No tutaj trochę nie odpyliłem, ale sobie tą gładź ściągniemy na spokojnie. Teraz będziecie mówić, że nie mam przedłużki do wałka, ale, znaczy kija czy przedłużki, jak to tam woli, ale ja wolę bez, jest tak wygodnie. No, nie wyrzymałem, ale trudno. Zagruntujemy sobie, damy radę.
No spokojnie. Także o, ważne, żeby po prostu nie pozostawić pustych przestrzeni, że tak powiem, przy tym gruntowaniu, żeby wszystko było zagruntowane. No za dużo wziąłem nawałek. Dobra. Narożniczek elegancko przy suficie. Tak samo. Możemy sobie jeszcze to wałkiem wszystko poprawić. No nie, tutaj zacząłem od razu źle robić, bo powinniśmy zacząć gruntować od góry, bo wówczas, gdy będzie nam coś skapywać, zatywać, to po prostu będzie nam od razu gruntowało to, co jest na dole. Ale to tam. Moim zdaniem większej różnicy nie ma, choć ja za profesjonalistę się nie uważam. Także pewnie się mądrzejsi ode mnie w komentarzach wypowiedzą. Dobra. O, widzicie? To kwestia też docisku. Bo jak się za mocno nie dociska, za szybko się nie jedzie tym wałkiem, to mamy fajnie zagruntowane, czyściutko, bez chlapania. Kulturalnie. Dobra, tu sobie skończymy. Delikatnie tylko dociskam. O, zobaczcie jak ładnie. Wałeczek póki co w porządku. Oczywiście po gruntowaniu sobie go umyjemy. Posłuży mi tutaj do malowania tych ścian oczywiście, tak? No. Dobra, gruntujemy dalej. Jak widzieliście, oczywiście wcześniej sobie odciąłem pędzelkiem. No. I elegancko mamy całą ścianę, tam nie wiem, pewnie w 2 minuty objechaną. Ja później sobie to jeszcze szmatką zaraz zmyję na świeżo. Sobie ładnie umyłem. Starłem. To jest zagruntowane, teraz niech sobie odczeka. Czasami 21, więc dzisiaj już tu nie będę jednak zaprawek robił, bo niech to sobie te 2-3-4 godziny poschnie. Także ja jutro tutaj południe sobie zajrzę. Porobimy zaprawki, może jutro też się zafuguje, ale to już pewnie w innym filmie. Zobaczymy, no. W każdym razie cały czas do przodu. No dobra, jesteśmy na drugi dzień. Sobie wszystko już ładnie poschło. Zobaczcie. Mam, nie mam białych rąk, dobra. Bierzemy sobie brawosy i co, i lecimy. Tutaj będzie trzeba wszystko popoprawiać, znaczy wszystko, no ja już wiem co. O. A, dobrze będzie. Kurde, nie wiem co wyczyć. Dobra, trudno. Tylko nie wiem, czy będę tą szpachelkę robił. Dobra. Na razie może to. Także co, jak widzicie sobie nabieramy. Wiem, podłoga jest zabezpieczona, ale to już jest moja sprawa. I co, i poprawiamy. Te pęknięcia to są z mojej winy, bo ja tutaj pokrzaniłem, popsułem trochę. Także wiecie. One są, będą. Trudno się mówi, tak? Mogę trochę tą gładź rozcieńczyć, ale sobie już i taką poradzimy. Proszę, ja was bardzo. Też mi poszło, a przecież to była taśma normalnie, nie wiem dlaczego. Dobra. Ja tu jeszcze coś by było nieładnego. No tutaj ten narożnik to wiemy.
No i co? I sobie tak lecimy wszystko. Patrzymy, gdzie jakieś są dziurki, jakieś niedoróbki. Tu jest ładnie, tu może być. Tu by się trochę przydało. Tu. Tu. No i oczywiście te cokoły muszę poprawiać, bo nie były zrobione ostatnio idealnie. Więc teraz je sobie poprawiamy. Tu sobie nałożę więcej, a później sobie to i tak zeszlifuję, więc na spokojnie. Czekajcie, teraz tam trzeba róg wykończyć. Teraz tu zaciągniemy jeszcze. Dobra, więc to nie ma sensu już tu więcej gadać. Trochę wam to przyspieszę, podłożymy muzykę i lecimy. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kids screaming in the cradles, profanity.